ostatnio Vera zrobiła mi taką bardzo fajną samochodową niespodziankę, a ja uznałem, że zabiorę chłopaków też na przejażdżkę. Emocje FS-ów jeszcze mnie trzymają. I mimo tego, że od pierwszej sekundy wiedziałem, że z latarką ktoś biegnie po prostu i wiedziałem, że to ktoś po prostu od nas, to i tak się przestraszyłem. Bo tam coś w tych krzakach łaziło i ten ja chciałam misiek, zobaczyć. Ten misiek miał zrobić tak. Jezus, panie, nie, panie, nie. Dobra, weź tam przetrzyj. Dobra. Jeszcze z przodu trochę. Dobra. O, jesteśmy. Kojoty, w tamtą stronę. Przepiękne. Na co czekamy? Na Piotrula. Na co? Nie czekacie na mnie? Przebieram się. O kurde, nice. Ej, opłacało się tyle iść. Godzina drogi. No. Ale fajnie. Woda jest taka krystaliczna, jak ze źródła. To jest ten moment, który chciałem przeżyć, myśląc, że jadę w to miejsce. Tak. To jest właśnie ten moment. Jak piesek! Wydaje mi się, że to jest jedno z piękniejszych miejsc, jakie widziałem w życiu. Pomerdał, ale wylądował. Ej, to był skok dzisiejszego dnia. Dawno już takie mam, naprawdę, dawno. Ej, Monia nie dość, że poleciała na tyłek, to jeszcze ma go trasę spieczonego. Ona miała to spieczone plecy. Ej, ten skok był bardzo długi. Ja nie wiedziałam, kiedy on się skończy. Ty lecisz jak taka syrenka, jakbyś był do tego stworzony. Bo jestem. Kocham Instagrama. Szósty dzień wędrówki. Kuba już zaczyna powoli mówić, że smakuje mu jego moc. Brakuje wody. To jest ten moment, w którym właśnie takie bobki. O, taki bobek ma bardzo dużo pożywienia. Zostawię sobie na później. Dobra. Ale wiocha. Kuba, prawie ciężka. Umarłam. Dałaś radę. Na skraju. Dałaś radę, co ty gadasz. Zobacz. Jezu, zatrzymują cię potencki. Serio? Myślisz? I just put you at 80 plus. You're... 80. O, okej. Kuba nauczyciel, co? Ale słodzie! Patez nauczyłeś? A, jeszcze nie nauczyłem, ale uczyłem. Ale nogi bolą. Parzą. Ale jest niesamowita frajda po tym jeździć, ale nie mam siły. A tutaj ziomeczki konkretnie śmigają. O kurde. Z tego pecha. Do waszego teamu. Ooo, jak gdybym nie miała długich spodni, to też dobra, bym pokazała. Dobra, frajerze, dawaj deskę, ja jeżdżę. A niesamowity jest ten spocik, co? No fajny, naprawdę. Stary, znalazłem go oglądając sobie losowo TikToka wieczorem. Uciekaj stąd, młody. Zostaw miejsce dla profesjonalistów. Dawaj!
Dam radę. To nie jest fajne. Pompuj, pompuj. No ja cię nagram, jakbyś się wypierdala. Dobra. No jakbyś się wypierdala sama. A też przytrzymasz ten? Źle stanęła. Ajajajajajajaj. Gdzie jest numer Radkę? Dobra, odlejcie mi to, bo Tibi muszę grać. Czekaj, czekaj. Najpierw pojechał do dentysty po znieczule, nie? Bo zamierza sobie na tej rurce wybić zęba, tak? Tak. To była osa, czy co? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak pokaż się. Tak, przerąbany. Tak wygląda osa. To oczywiście współczuję i to serio, naprawdę cię współczuję, ale wygląda strasznie śmiesznie. Wiem. Pokaż się. Jeśli wiem, że to zrobił przez wywalenie się na desce, to okej, okay, ale nie wiem. Ale nie, że ci osa wleciała do buzi, to jest tak mocno. Ze wszystkich osób na skateparku najlepszym skaterem był ten chłopak. Pali się w namiocie. Widziałem dym w namiocie. Pali się namiot? Tak. Ten, w którym oni spali? Tak. Spaliście kurwa namiot? Widzisz, dym wylatuje. Ej, namiot się pali, no. To musimy ugasić ten podział. Najsmutniejszy widok na świecie. Sprzątanko. Co oznacza, że wracamy? Pokaż się. Wielkie udzisko z wielkim śniakiem. Biedulko ty. Tutaj ale warto jeszcze... było skoczyć, nie? Warto było. Warto było, zajebiście. To będzie tylko mi pamiątka. O tym przypominało, tak. Mogę? To się chyba już podpala, czy nie? O kurwa. Na brzuchu, jak skała. I aż tak zmyślałem. Przecież nie strasznie. To nie wskakuje. Oj, moja, moja, jak pan noga. O kurwa. Bo się patrzyłem. Co ty masz, kurde, to włosy? Trąbeczka. Kurde. Ej, kurde, kurde. Już bałagan mi zrobiliście w pokoju. I to spakuję później. Przecież jutro chłopie jedziesz w Gnombie. No i co, i to znaczy, żeby zrobić tutaj bałagan? Kurde. Jezu! Pakując się, zostało nam trochę ciuchów i jedzenia, więc zawieźliśmy je bezdomnym. No i zróbmy tak, żeby się wydawało, że idziemy dwie godziny i mam dawać. To wtedy będzie, Boże, jacy dobrzy. Nie no, koszt był 5 minut drogi z domu, od domu. Początkowo chcieliśmy dać to do takich koszy z ubraniami. Ale nie mogliśmy ich znaleźć. Dlatego, nie? No. O. Piterek jeszcze ma jakieś zapis. Nie wygląda jak zaśmiecimy? Nie. Michael, zatań. $50 for you. $50. Bucks. Man, it's fake. It's from Tunisia. No, 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 Tunisia. No, no, no. Okay. Ten dolar. Okay, okay. $10 for you, specially brother. For you, you specially brother. Ja też tak bym chciał! Że lot jest najgorszą linią lotniczą na świecie. Tak, zgadzam się z tym. Mówisz, że American Airlines, ale American Airlines rozwaliło tylko jedną walizkę. A lot potrafił rozwalić dwie walizki w locie z Warszawy do Krakowa, jeszcze dodatkowo jedną zgubić. Ty podniosłeś za to i... Tak! Oj, jak szarpnął Krzysiu! Krzysiu, dla ciebie! Jaki podjęźnik mamy! W końcu nie będę wadził każdym samochodem! To prezent dla ciebie. Mam dla was małą niespodziankę. Miała być większa, ale przez to, że wyprowadzamy się za 2 miesiące, to 80% rzeczy zostało odwołanych. Wciągnąłbym buta, ale zacznie śmierdzić, więc... Dobra. Kurde, jak tu czysto! Pachnie jak nawet. Jak tu pięknie! Jak tu pachnie! O, nie! 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 Ale sto! Ale koza! Była, jest tu. A ja marzyłem o tym, żeby był ten filar w domu. Mamy cztery kije! Ale taki... stos, filardzik fajny, będzie co robić. Ale mi się ten neon tak podoba, on jest taki śliczny. Jest fajnie, bo jest inną czcionką. Tak, bo jest taki dodany. A, to jest pyk, taki sezon dodatek. Mike, bo teraz jest prezent dla ciebie. Nice! Jaki perfekter! Jeszcze jest jedna rzecz i to jest rzecz dla was wszystkich. I Karol, Weronika, okłamałem was nieraz, nie? Bo niejednokrotnie pytaliście, czy się da, ale to już dawno wtedy konstruowali, nie? I w ogóle ten napis... Nie!
jak się dało wstawić. Ej, jest tak pięknie, jak rok temu w lato. Ale ten dom wygląda... Ej, jak jest ciepłe. A ten dom wygląda... Jest ciepłe! Dobra! Ej, ja wujasa męczyłem. Wujasa, może kupimy jacuzzi? A wujas mówi, ale to strasznie drogie. Ja mówię, to jakieś takie mniejsze, chociaż żeby było. A wujas mówi, palijana, nie? Nie można, nie można. I mówi, nie, bo... To na nowej chacie, tu się już nie opłaca. Co do pokoi, Marta i Mikser, iście do swojego pokoju. Nie ma much! Ten pokój już nie, nie ma much! Mi się najbardziej podoba tam... Ten DJ. Ej, masz swoje inicjały. Masz, kopie! Masz! Mój frencik spersonalizowany! Ale fajnie! Ale... Ja się boję. 6 kilo do przodu! 6 kilo do przodu! O Jezu! Ile masz? 74! 83! Nigdy w życiu nie miałem takiego. Patec! 88,5! Kurde, no patrz jak to pięknie wygląda, serio. Ten ogród nas jest przecudowny. No, głośniczki wysuwane. No. O kurde, te spodnie były na mnie luźne, teraz są takie idealne. Zaskoczyłem? Że jestem miłośnikiem jacuzzi. Patrz jak daleko jest do tego jacuzzi. I tutaj w Stanach jak gdyby są różne rzeczy, które bardzo ułatwiają życie, nie? O, wiem, suszarka. To będzie suszarka. Suszarka. No, ale to jest niesamowite, że jak się jedzie w inne miejsce, i powiedzmy jest tam wyższy standard niż w twoim poprzednim domu, ale po prostu inny, bo jesteś w innym kontynencie, to dowiadujesz się o różnych takich właśnie ciekawostkach, jakieś przełączniki fajne, jakaś, że suszarka jest super rzeczą, A to są takie dwie rzeczy, nad którymi ja zawsze czuwa. Powietrze i kopię pranie. Moje zdaniem są takie rzeczy, które... Także bardzo fajnie będzie. Mogło mnie spotkać tego dnia, serio. Ej, wow, muszę przyznać, że ten widok robi wrażenie.